Siema cuda, dzisiaj szybki filmik z mojej kuchni. Pokażę Wam, jak przygotować i podać warzywa inaczej niż zwykle do obiadu. Mianowicie dzisiaj skupimy się na cukinii pieczonej, faszerowanej, a faszerowanej farszem, z serem feta, ze szpinakiem i z wieloma innymi dodatkami. Czego potrzebujemy? Potrzebujemy oczywiście cukinii, potrzebujemy awokado, cebulki, 2-3 garści świeżego szpinaku, suszone pomidory, świeży pomidor, oczywiście ser feta i przyprawy. Przyprawy wedle uznania. Ja powiem Wam szczerze, że jest kilka przypraw, które maltretuję i wykorzystuję praktycznie w każdym daniu. Ostatni jest to kminek, chili. Ja uwielbiam dania obiadowe na ostro. Kolendra świeżo zmielona. Uwielbiam zapach kolendry świeżo zmielonej. I koper do tego przepisu. Polecam koper świeży. Jeżeli nie będziecie mieć świeżego kopru, to spokojnie można ratować się takowym z torebeczki. No to zaczynamy. W pierwszym kroku myjemy cukinię i kroimy je na wzdłuż, na takie plastry półcentymetrowe, na rozgrzanej patelni z odrobiną oleju, na oczywiście mniejszym ogniu. Obsmażamy ją z każdej strony, tak żeby się zarumieniła, straciła trochę na objętości, i odkładamy później na talerz. Rumienią mi się na patelni ostatnie kawałki cukinii. W tym czasie pokroiłam, drobno posikałam szpinak, pół cebulki i suszone pomidory. To będą składniki farszu. A obsmażoną już cukinię przykryłam ręcznikiem papierowym, żeby odsączyć tłuszcz z patelni. Za chwilę będę ostatnie kawałki cukinii ściągać z patelni i na tej samej patelni zacznę smażyć pierwsze składniki farszu. Po zdjęciu cukinii z patelni wrzuciłam na tę samą patelnię składniki farszu, czyli szpinak, cebulkę, suszone pomidory. Smażę to około 5 minut, tak żeby szpinak stracił na objętości, cebulka się przerumieniła. Doprawiłam solą i pieprzem i teraz uwaga, chwila chomczuków. Jeżeli lubicie mięsko, to polecam wrzucić troszkę wędzonego boczku. Ja tak właśnie zrobiłam. Będzie delicious. Farsz już mi się pięknie obsmażył. Przerzuciłam go do miski. I teraz w kolejnym kroku kruszę ser feta i mieszam razem z tym farszem. Już farsz nakładam na obsmażoną cukinię, jedną łyżeczkę na jeden plaster i zawijamy. W międzyczasie przygotowałam wykołaczki, którymi unieruchomię tę konstrukcję i układam na naczynie żaroodporne. I tak z każdym plastrem. Cukinie już są w naczyniu żaroodpornym ze swoim farszem. Rozgrzewamy piekarnik do temperatury 170 stopni. Pieczemy cukinię 10 minut, a w międzyczasie przygotowujemy sos, czyli kroimy pomidorka całego, ćwierć awokado i papryczki chili i smażymy, a właściwie dusimy pod przykryciem na małym ogniu i polejemy tym cukinię po wyjęciu z piekarnika. Ostatni moment. Wyciągamy cukinię z piekarnika i zalewamy ją jeszcze z sącą, sosem. Smacznego!